Witajcie, po wczorajszym filmie obiecałam, że pokażę, jak włączyć aktualizację Windows 10. Te automatyczne aktualizacje, które praktycznie przy wyłączaniu czy przy wyłączaniu komputera się instalują i nagle odpalacie CS-a czy inną grę i widzicie ogromne spadki FPS-ów albo w ogóle na przykład z 200 macie zablokowane FPS-y do 60. Wszystkie te problemy są powodowane właśnie przez te aktualizacje Windowsa 10, więc pokażę bardzo prostą sprawę, jak właśnie wyłączyć. Wpisujecie usługi. Następnie zjeżdżacie na dół i powinien gdzieś tutaj być Windows Update. No i jest, klikacie dwa razy. O, kliknąłem co innego. Windows Update klikacie i tryb uruchomienia bierzecie na wyłączone. Następnie przechodzicie na odzyskiwanie i klikacie nie podejmuj żadnej akcji. Prawdopodobnie tutaj będziecie mieć zaznaczone uruchom usługę ponownie. Wszystko musicie zmienić, no nie podejmuj żadnej akcji. Następnie klikacie zastosuj. OK. Zamykacie. Od tego momentu aktualizacje Windows 10 nie powinny się same wgrywać, tylko jeśli zmienicie ustawienia z powrotem na takie, jakie mieliście, to możecie ewentualnie właśnie włączyć z powrotem te aktualizacje Windowsa 10. Dobra, następną sprawą, jak już szybko pokażę, jak już tutaj zajmujemy się tym Windowsem, wpiszcie sobie uruchom msconfig, enter, zatwierdźcie. I teraz bardzo przydatna rzecz, weźcie sobie na rozruch. Ustawcie sobie tutaj na rozruch bez interfejsu, następnie kliknijcie opcje zaawansowane i wybierzcie sobie wszystkie maksymalne rdzenie, jakie tutaj tak naprawdę wątki procesora, jakie będziecie mieć. Czyli prawdopodobnie jeśli ktoś ma procesor czterordzeniowy, na przykład 8 wątków, to będzie mieć do wyboru 8. U mnie jest 12 wątków, więc wybieram 12 i OK. Dlaczego to jest takie przydatne? Dlatego, że teraz od tego momentu wasz komputer będzie szybciej się uruchamiał i wykorzystywał 12 wątków, żeby rozpocząć praktycznie start tego Windowsa, więc dużo szybciej macie prawdopodobieństwo, że wasz komputer będzie się uruchamiał. Ostatnią rzeczą, jaką mogę dodać, to na moim kanale jest film pod tytułem Windows 10 optymalizacja systemu pod grę. Ten film bardzo dużo osobom pomógł, przyznam się, że mi też. Więc polecam obejrzeć ten film i wykonać te wszystkie kroki po tych wszystkich krokach z tego filmu i właśnie z tego dodatkowego filmu. Powinniście mieć dużo sprawniejszy system Windows 10, no i nie powinien mieć też on wpływu na gry. Więc dajcie znać, czy to Wam pomogło i czy nie macie już właśnie problemu z aktualizacją Windows 10.